Cześć, dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób skonfigurować sobie podłączenie dwóch telefonów z SIM Dashboard do konsoli Xbox Series X, ale będzie to tak samo działać, jeśli gracie na przykład na PC-cie. Zobaczcie, dodaję sobie teraz gaz, zwiększa mi się prędkość, w grze też mi się zwiększa prędkość, ale chodzi o to, że te dwa telefony są ze sobą zsynchronizowane. Hamuję. Widzicie, tutaj mam taki zegar akurat zrobiony, ale mogę sobie skonfigurować dowolny inny layout. Na przykład tu mogą mi się pokazywać kilometry na godzinę albo jakaś inna telemetria. Tutaj mogą mi się pojawiać mile na godzinę, teraz jest ustawiony w kilometrach. Jakby ustawienie tego, co będzie nam się wyświetlać na telefonie, to jest dowolność i każdy z Was może sobie skonfigurować to po swojemu albo pobrać już stworzony ten zestaw jakby od innego gracza. Teraz narysuję Wam taki schemat ideowy, żeby było wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. W przypadku PC-ta macie dwie opcje. Możecie sobie podłączyć poprzez program, czyli pobieracie sobie serwer na PC-ta i ten serwer łączy się z wieloma urządzeniami. No nie? Bezpośrednio. Natomiast w przypadku Xboxa łączycie się z jednym telefonem i ten telefon przesyła informacje do następnych telefonów, następnych odbiorników. I to właściwie tyle. Natomiast PC-ta możecie w ten sam sposób skonfigurować, czyli też możecie sobie połączyć PC-ta z jednym telefonem i ten telefon może rozsyłać Wam sygnał do innych telefonów. Po prostu informacje z telemetrii. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób synchronizować dane z Forza Horizon 5 do telefonu i w jaki sposób podłączyć sobie telefony do tego telefonu rozsyłającego naszego, no nie? Pokazuję Wam na Xboxie, ale na PC-cie ustawienia będą dokładnie takie same. Wchodzicie sobie w HUD and Gameplay. Po polsku będą w tym samym miejscu te ustawienia. I tutaj włączacie sobie Data Out. Domyślnie jest to wyłączone. I wpisujecie sobie dane. I teraz, żeby znaleźć IP naszego telefonu, musicie sobie wejść w swój dashboard. Tutaj możecie mieć jakiś inny schemat. Ja mam akurat taki. Możecie mieć to pole całkowicie puste. Wchodzicie sobie w UDP Config. I tutaj macie IP waszego telefonu. Teraz mi się jeszcze przypomniało, że jeśli nie macie tutaj czegoś takiego, jak wchodzicie sobie w UDP config i nie macie tutaj swojego adresu IP, to musicie wejść sobie tu, zjechać na sam dół, wejść w ustawienia, wybrać sobie platformę. W przypadku PC-ta to się tam nie wyświetla, dlatego musicie zaznaczyć sobie albo Xbox One, albo Xbox Series X, albo wszystko razem. I wtedy jak sobie tu wyjdziecie i klikniecie tutaj, to będziecie mieli adres IP waszego urządzenia i dodatkowo port. Bardzo ważna sprawa, wasz telefon i Xbox musi być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi. Na przykład ja u mnie w domu mam dwa routery, więc mam dwie sieci Wi-Fi. Mimo że te routery są ze sobą sparowane i podłączone przez kabel ethernetowy, to i tak muszę podłączyć telefon do tej samej, do tego samego routera, do którego podłączony jest Xbox. Inaczej to nie będzie działać. Więc podłączacie sobie telefon do tej samej sieci co Xbox, wchodzicie sobie w UDP config i tutaj macie swój adres IP. I teraz ten adres IP wpisujecie sobie w to miejsce. W moim przypadku jest to taki adres IP ze stówką na końcu. Akceptujecie to. I tutaj macie port domyślny dla tej aplikacji. I to wszystko. Konfiguracja w Forzie zakończona. I tak jak mówiłem, działa to i na PC-cie, i na Xboxie, więc tutaj więcej nic nie robimy. W tym momencie mamy skonfigurowany nasz telefon host. I potrzebujemy połączyć ten telefon do tego telefonu. Żeby to zrobić, musimy sobie wejść w ustawienia tego telefonu. Zjeżdżamy sobie na sam dół, wchodzimy w ustawienia. Jesteśmy w ustawieniach ogólnych, zjeżdżamy sobie na dół. I tutaj mamy taką opcję Configure UDP Forwarding, czyli klikamy sobie to. I ta opcja odpowiada za przesyłanie telemetrii do następnych urządzeń. Klikamy i tutaj wpisujemy odbiornik, który ma odbierać dane z Forzy Horizon 4 i Forzy Horizon 5. Ja już sobie taki odbiornik dodałem, więc skasujemy, żeby sobie dodać nowy.
I teraz musimy dowiedzieć się, jaki mamy adres IP dla tego telefonu. I żeby to zrobić, musicie sobie wejść w ustawienia. Wchodzicie sobie tutaj i wybieracie platformę Xbox One albo Xbox Series X. I wtedy ta aplikacja będzie działać w tym trybie. Musicie sobie to włączyć, żeby pojawił wam się adres IP waszego telefonu tutaj bezpośrednio w aplikacji, po prostu żeby było prościej. I jak już sobie włączycie te opcje, to wchodzicie sobie tutaj w UDP config i tu gdzieś powinien pojawić się wasz adres IP. Proszę bardzo, tutaj się pojawił, czyli mamy 192.168.68 i 102 na końcu. No i ten adres IP wpisujemy sobie tutaj. 192. Ops. Klikamy, wybieramy sobie nasz port i tutaj w telefonie również mamy podany port odbioru danych, czyli 5685. 5685 i właściwie tyle. Wybieramy sobie jeszcze oczywiście grę. Tutaj sobie klikamy. Wybieramy sobie Forza Horizon 4, Forza Horizon 5 w tym wypadku. Klikamy, wybieramy OK. OK. I zobaczmy, czy nasz... Tak, zobaczcie. Działa już telemetria. Nawet nie musimy wychodzić z tego menu, ale teraz nam to wszystko funkcjonuje. Mam już otwartą grę. Nie pokazuję wam teraz gry, ale chcę wam pokazać bezpośrednio tutaj. A co jeśli byśmy chcieli dodać sobie kolejny telefon do naszego zestawu? I tutaj jest taki zły scenariusz. Widzicie, że mamy taki znaczek z wykrzyknikiem, czy to z jedynką. I zobaczcie, nie mamy połączonej sieci Wi-Fi, czyli to jest to, o czym wam mówiłem. Musicie sobie podłączyć ten telefon do sieci Wi-Fi, w której jest ten telefon i konsola Xbox One. I zobaczcie, dalej mamy wykrzyknik, pokazuje nam się, że konfiguracja nie jest prawidłowa. Pojawił nam się przy okazji adres IP, więc wpisujemy sobie ten adres IP dodamy sobie nowe urządzenie jako te, do którego będziemy przesyłać dane. Więc znowu klikamy sobie Configure UDP Forwarding, klikamy sobie to i tutaj mamy dodaj odbiornik. I wpisujemy sobie adres IP tego urządzenia, wybieramy sobie grę. Wpisujemy port i tutaj port jest zawsze ten sam dla tej aplikacji. I tutaj widzicie, że nie mamy tych danych od razu, jak klikniemy sobie w to miejsce, więc musicie sobie wejść w ustawienia telefonu i wchodzicie sobie w platformę i wybieracie na przykład Xbox Series XS. Wracacie tutaj i już macie port. Ten port możecie sobie tu oczywiście zmienić, ale ja polecam wam, żebyście zostawili sobie domyślny port. I ten port przepisujecie sobie tutaj. I dodajecie nowy odbiornik. Pyk. I zobaczcie, zniknął nam już ten brzydki komunikat. Pojawił się bieg numer 3 na telefonie. I teraz spróbujmy sobie obsługiwać te wszystkie telefony razem. Zobaczcie, dodaję sobie gazu. Redukuje bieg. Tutaj nam telemetria działa. Jeszcze tutaj mam taką kreskę do sprzęgła. No mówię, to możecie sobie skonfigurować sami. Nie wiem, czemu nie mogę zmieniać. Może tu po prostu nie mam więcej layoutów, ale tu chyba mam w którymś telefonie. Tu mam na przykład inny layout. Tu mam klawiaturę w ogóle. Tutaj mam, nie wiem, co to jest. Aha, tu hamulec ręczny sobie skonfigurowałem kiedyś. I możecie sobie zrobić własne rzeczy do tego, nie? No i przetestujmy, jak to działa. Pokażę wam, że to faktycznie gra jest z tym wszystkim połączona. Zmieniam sobie tu biegi. Widzicie, że wszystko się pokazuje. Możemy sobie zmienić też design. Tutaj możecie swoje własne jakieś tam rzeczy pododawać, na przykład jakichś innych graczy. Empty design i wtedy dodajecie sobie na przykład coś stworzonego przez gracza. Tutaj klikacie sobie community. I na przykład wybierzmy sobie, możecie sobie wyszukać Forza. O, źle wpisałem. Pyk. I wyszukujecie sobie jakiś... O, tutaj mamy coś dziwnego. Instalujemy sobie. Akceptujemy. OK. No i zobaczcie, co się dzieje. Mamy nawet informacje o przeciążeniach, bo te informacje też oczywiście są transmitowane z Forzy jako telemetria. Nie, tutaj macie taką informację o przeciążeniach. Tak,
bardzo, bardzo fajnie zresztą ten zegar jest, bardzo mi się podoba. Jak mamy zmienić bieg, to cały ekran mryga nam na czerwono. Teraz sobie tak na szybko pobrałem jakąś taką konfigurację innego gracza, chociaż mówię, każdy z was może sobie pobrać coś swojego lub stworzyć coś swojego od podstaw. Tak? Ja sobie te layouty tutaj stworzyłem sam, one są bardzo proste, ale wiesz, dla widzów jest to fajne, bo widzą dobrze na kamerce, co się dzieje na tych ekranach i dla mnie to było najważniejsze, a dla ciebie może ważniejsze będzie to, żeby mieć jak najwięcej informacji w tym layoutie tutaj, no nie? Sytuacja działa bardzo podobnie, jeśli gracie sobie w F1 2021 czy w jakieś inne gry, które są obsługiwane przez tą aplikację. Takich aplikacji jest więcej, ale ta mi się wydała taka najprostsza i najlepiej działająca, więc ją wam pokazuję. Możecie sobie tutaj wybrać gry, nie wiem, Forza Motorsport 7, American Truck Simulator, Assetto Corsa 1, Automobilista 2, Automobilista 1, Bimenji Drive, słuchajcie, Dirt 4, Dirt Rally 1. Sami sobie możecie pobrać tę aplikację, ona nazywa się Sim Dashboard. Możecie sobie pobrać tę aplikację na telefon i sprawdzić, jakie gry są obsługiwane. No i co? Myślę, że to wszystko. Pokazałem wam krok po kroku, jak to skonfigurować. Wiem, że to może na początku jest dosyć skomplikowane, ale jak chwilę przy tym posiedzicie i poklikacie i będziecie robić krok po kroku to, co wam pokazałem, to myślę, że sobie poradzicie i sami coś takiego skonfigurujecie. Fajna sprawa, fajny gadżet. Każdy z was ma przecież telefon. Możecie sobie w Fordzie na przykład tego używać. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.